Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Magdalena Piasecka, Nowa Nadzieja, radna sejmiku województwa dolnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca, radni sejmiku województwa dolnośląskiego przyjęli budżet województwa na 2023 rok. Pani, podobnie jak cała Nowa Nadzieja i Koalicja Obywatelska, głosowała przeciw. Dlaczego? Z różnych względów. Mówi się, że ten budżet jest rekordowy, ale co roku mówimy, że budżet jest rekordowy. 2,3 miliarda złotych ma do dyspozycji samorząd województwa, natomiast jest to budżet koalicji rządzącej, a nie budżet, w którym uwzględniono jakże ważne poprawki opozycji. To po pierwsze. Po drugie, jest tam dużo projektów, z którymi jako opozycja mamy kłopot. Dużo pytań padało z mównicy wczoraj o Polanę Jakuszycką, dużo pytań padało o instytucje kultury, o DCO, zatem mnóstwo rzeczy, które nie do końca nam odpowiadają. No i taką istotną sprawą, czyli ten budynek demonstracyjny urzędu, czyli nowy budynek, również może wzbudzać wiele kontrowersji. Zatem są projekty, owszem, które wspieramy, popierać będziemy, ale są takie, do których mamy bardzo dużo uwag i z którymi nie do końca się zgadzamy, a zarząd, mam wrażenie, nie wybronił ich na tyle, byśmy mogli podnieść rękę za tak. Tylko wie pani, że z drugiej strony słychać już takie głosy ze strony koalicji rządzącej, że opozycja była przeciw wsparciu dla Ukrainy, bo w budżecie są 23 miliony zapisane. Proszę pamiętać, jest to polityka i to było doskonałe rozegranie ze strony zarządu, bo wniosek o tym, aby 1% budżetu, czyli 23 miliony, został przeznaczony na Ukrainę, złożyła Koalicja Obywatelska oraz Koalicja Dolny Śląsk, czyli dawni bezpartyjni samorządowcy. Dolnośląska Koalicja Samorządowa. No najkrótsza koalicja w sejmiku, więc przepraszam, tej nazwy do tego nie zaraz zdążyłam, wrócimy. Tak, nie tak, zdążyłam tak. zapamiętać. Więc to opozycja przygotowała wniosek, natomiast stała się trochę takim zakładnikiem tego wniosku. Być może przewodniczący Łapiński za szybko zadeklarował poparcie całego budżetu, jeżeli ten wniosek znajdzie się w projekcie. Natomiast proszę pamiętać, ten wniosek nie przeszedł tak, jak go skonstruowała opozycja, ale z poprawkami zarządu, czyli jakby wszedł do budżetu jako wniosek zarządu. Natomiast mam wrażenie, że chciano zrobić Koalicję Obywatelską zakładnikiem jednego wniosku, a tak przecież nie można. Natomiast obracamy się w polityce i wiemy, że czasami takie ruchy też się wykonuje. Natomiast, żeby była jasność, a akurat ten wniosek popieraliśmy i popierać będziemy, więc ta pomoc Ukrainie się należy i te 23 miliony również. Mówi pani o rekordowym budżecie. Nie ma w takim razie w rekordowym budżecie kilku milionów złotych na leczenie, finansowanie metody in vitro? Nie ma. I nie ma. Dlaczego nie ma? No właśnie, to jest dosyć interesujące pytanie. Walczymy o to od początku kadencji. Na początku Koalicja Obywatelska składała te wnioski, teraz również Nowa Nadzieja podbija, aby jednak zwrócić uwagę na problem, w którym jesteśmy. Przygotowaliśmy wniosek, w którym wskazaliśmy źródła finansowania. Właśnie, być może nie powinniśmy teraz rozpocząć budowy nowego budynku urzędu, a być może 2 miliony złotych z tych 6, które jest przeznaczone na budynek, na dokumentację oczywiście projektową, przeznaczyć na badania in vitro. Ja mam wrażenie, że koledzy z koalicji rządzącej robią z tego wyłącznie taką hucpę polityczną i trochę ideologiczną. Przecież my nikogo nie zmuszamy do tego, by korzystał z tej metody. My chcemy dać osobom, które w taki sposób starają się o dziecko, możliwość. Wiemy, że ta metoda jest szalenie kosztowna i wiemy, że jest to ostatni etap leczenia niepłodności i niestety nie każdego na nią stać. Zatem zabieranie tej możliwości dolnoślązaką uważam jest niegodne i wzbijam się ponad ideologiczne poglądy, bo uważam, że każdy ma do nich prawo i nie potępiam osób, które nie popierają tej metody leczenia. Natomiast uważam, że żyjemy w XXI wieku, mamy otwarte umysły i powinniśmy mieć po prostu wybór. A proszę mi wierzyć, jeżeli mamy rekordowy budżet, 2,3 miliarda złotych dla Dolnoślązaków, naprawdę te 2 miliony złotych na pomoc kilkunastu parom tak naprawdę, wydaje mi się, że nie uszczupliłyby wartości tego, że rekordowego budżetu. Czyli to decyzja polityczna? Radni koalicji tłumaczą bardziej, że ideologiczna. Ja uważam, że jednak
polityczne, bo tak jak powiedziałam, dajmy wybór. Nikt nie zmusza do tego, by korzystać z tej metody. Natomiast wiemy, że inne województwa wprowadzają takie programy, korzystają z tego pary i jednak leczenie niepłodności tą metodą kończy się sukcesem, więc dlaczego nie możemy tego zrobić na Dolnym Śląsku? Przecież Wrocław ma taki program, natomiast chcielibyśmy rozszerzyć to jeszcze na inne miasta województwa dolnośląskiego. Jest pani zaskoczona rozpadem klubu bezpartyjnych samorządowców, którzy na końcu swojej drogi zmienili nazwę na Dolnośląska Koalicja Samorządowa. A, to tak się nazywali, tak, przepraszam. Dolnośląska Koalicja Samorządowa. Zapamiętam. Nie jestem zaskoczona, bo od samego początku uważałam, że DNA panów, akurat są sami panowie, no jednak bije w stronę koalicji rządzącej. To, że się pokłócili, mają konflikt w rodzinie, to pewnie któregoś dnia się pogodzą. Próbowano robić właśnie, mam wrażenie, jakieś takie projekty, jak właśnie Dolnośląska Koalicja Samorządowa, natomiast no, to był chyba najkrótszy projekt w historii Sejmiku Województwa Bodaj Dolnośląskiego. Pięciodniowy. Jeśli chodzi o klub. Tak jest, klub powstał i bardzo szybko się rozpadł. Jeden z jego członków przeszedł do Nowej Lewicy, jest w Sejmiku członkiem niezależnym. Więc to również pokazuje... Do Lewicy Demokratycznej, nie Nowej Lewicy. A przepraszam, do Lewicy Demokratycznej. Dobrze. Natomiast no nie ukrywam, że jest to pewien sygnał. No, mamy budować większość, chcemy budować tą większość. Wiemy natomiast, na kogo możemy w sejmiku liczyć, a kto jednak jest tym, powiedzmy, takim członkiem wahającym się. I to już wielokrotnie testowaliśmy i sprawdzaliśmy, choć no będziemy usilnie jednak pracować nad tym, by pozostali po tej stronie barykady, czyli po stronie opozycyjnej. Czy nam to się uda? Być może Patryk Wild, Dariusz Stasiak są teraz bez klubu. Widzi pani ich w swoim klubie? To może być bardzo trudne ze względu na ich poglądy, ze względu również na to, że jednak wspólnie przez dłuższy czas, ramię w ramię z członkami PiS po pierwsze głosowali, a po drugie no, tworzyli politykę na Dolnym Śląsku. Mówi się, że w polityce niczego nie wolno wykluczyć, więc ja bym nie chciała tutaj niczego deklarować. Mogę jedynie powiedzieć, pewnie zgodnie z prawdą, wszyscy rozmawiają ze wszystkimi, jaki będzie efekt finalny tych rozmów, to się okaże. Są zawsze pryncypia i o tym należy pamiętać. Czasami warto wzbić się ponad podziałami. Ja na przykład uważam, że głosowanie nad in vitro to jest ten moment, kiedy wzbijamy się ponad podziałami politycznymi, bo chodzi o dobro Dolnoślązaków, o zdrowie Dolnoślązaków. Natomiast być może uda się stworzyć tą większość i doprowadzić w końcu do zmiany koalicji w Sejmiku Województwa. No właśnie, na Śląsku miesiąc temu PiS stracił władzę. Historia może się powtórzyć na Dolnym Śląsku. Myśli pani, że przeciągnięcie na stronę opozycji jakiegokolwiek, któregokolwiek z radnych PiS jest w ogóle możliwe? Należy zakładać wszystkie możliwe scenariusze. Również i taki, podobnie jak na Śląsku, bo to właśnie wyciągnięto. Pan marszałek i trzech radnych tak jest, wyciągnięto z PiS-u. Być może uda to się również na Dolnym Śląsku. Natomiast pewne próby były już podejmowane. Ja cały czas powtarzałam, tej większości tak naprawdę nigdy takiej twardej nie było. I o tym trzeba pamiętać. Zresztą świadczą o tym teraz ta sytuacja, którą mamy obecnie. Znowu koalicja rządząca praktycznie ma większość. I tak to wygląda. Natomiast trzeba zawsze rozmawiać i próbować przekonywać tych nieprzekonanych, żeby przechodzili na stronę opozycji. I oczywiście, że to robimy, bo robią to chyba wszystkie kluby w sejmiku. Każdy z sobą dyskutuje i próbuje jednak przekonywać siebie nawzajem. Natomiast czy to się uda? A myśli pani, że w nowym roku będzie jeszcze podejmowana próba opozycji, żeby zbudować nową większość w sejmiku, czy tak jednak, jak jest obecnie? Do wyborów. Słusznie pan redaktor zauważył, jeżeli uda się zbudować większość, ja tak jak powiedziałam, opierając się na tych nazwiskach, które pan wymienił, ja tej większości nigdy nie widziałam. Jeżeli uda się przekonać jeszcze tych nieprzekonanych, to wtedy tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym układzie, który aktualnie mamy w sejmiku, no to ja tej większości nie widzę, bo mamy 10 członków Platformy Obywatelskiej, 5 Nowej Nadziei, no i 2 panów, 3, którzy nie wiemy do końca, jak się tak naprawdę zachowają. Więc trudno mi mówić o takiej stabilnej, mocnej większości w chwili obecnej. Pani przewodnicząca, co dalej z Nową Nadzieją po tym, jak korwiniści od Sławomira Mencena ogłosili się także Nową Nadzieją, zmienili nazwę partii Korwin na Nowa Nadzieja? No ja się bardzo cieszę, że my tutaj mamy
tak dobre nazwy, które przejmują inne ugrupowania. Jest mi jednocześnie trochę przykro, bo jednak namawiam partię Korwin do lepszego researchu. Oni to, nie wiem, czy zrobili to świadomie, czy też nieświadomie, natomiast no, podebrano nam trochę tożsamość. I jest to trudna sytuacja, bo jesteśmy w toku pewnego konfliktu sądowego. No tak, ale korwiniści mówią, że nazwa nie była zarezerwowana, a o waszym stowarzyszeniu, bo jesteście stowarzyszeniem, wcześniej nie słyszeli. No, przede wszystkim mają reprezentantów. Nie, niestety nie kupuję tej narracji. Na Dolnym Śląsku mają swoich reprezentantów. Mm-hmm. Doskonale widzą, że Stowarzyszenie Nowa Nadzieja jest jednak stowarzyszeniem politycznym i nie ma takiego stowarzyszenia drugiego w Polsce, bo my przed ustaleniem nazwy również zrobiliśmy porządny research i zastanawialiśmy się, czy właśnie przypadkiem nie zabierzemy komuś też tożsamości. Wiemy, że takich stowarzyszeń i instytucji jest około 17 w Polsce, ale żadna nie ma tej działalności, którą my prowadzimy. Więc uznaliśmy, że Nowa Nadzieja to dobra nazwa na ruch, który reprezentujemy. Oni zrobili jakby krótszą ścieżkę, stwierdzili, że jest tutaj dobry produkt, czyli dobra nazwa, zabierzemy ją, nie zastanawiamy się, zamykamy oczy. Więc mówienie o tym, że nie wiedzieli, bądź uważają, że jesteśmy być może tylko lokalni albo zbyt słabi, jest naprawdę niewłaściwe. Natomiast to, co powiedziałam, jesteśmy na drodze sądowej, zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja. Być może trzeba będzie się zmierzyć ze zmianą nazwy. Wolałabym tego uniknąć, no ale musimy być przygotowane. To do zmiany nazwy jeszcze dojdziemy, ale mówi pani, że jesteście na drodze sądowej, bo 2 tygodnie temu było wezwanie przedsądowe. Była jakaś reakcja? Na razie właśnie czekam. Pewnie nas czeka ta droga sądowa. Na razie czekamy na właśnie reakcję po wezwaniu przedsądowym i pewnie skończy się w sądzie, bo jednak takie kroki powinniśmy podjąć. No, będziemy czekać na rozstrzygnięcie, no bo też nie chcemy usunąć. A nie sądzi tak pani łatwo właśnie, że ten spór sądowy o nazwę, kto ma do niej prawo, kto powinien z niej korzystać, może trwać miesiącami, może nawet latami i zakończy się już po wyborach samorządowych, do których się właśnie szykujecie? Tylko panie redaktorze, proszę nam powiedzieć, co mamy zrobić. Czy powinniśmy wystartować w wyborach pod tą samą nazwą, czy to nie będzie trudne dla wyborców zrozumienie, czy jesteśmy Nową Nadzieją Korwina, czy jesteśmy Nową Nadzieją tu na Dolnym Śląsku? Uważam, że no, nie możemy, absolutnie nie możemy wystartować pod tym samym szyldem. Jakby my się fundamentalnie różnimy, jeżeli chodzi o poglądy. Więc po pierwsze nie zrozumieją tego wyborcy, a po drugie no, z całym szacunkiem nie chciałabym być identyfikowana z Nową Nadzieją Korwina, więc musimy coś poczynić. Zobaczmy, wybraliśmy taką drogę, drogę oficjalną, droga, która zaprowadzi nas z pewnością do sądu. Natomiast jeżeli uznamy, że trzeba wcześniej reagować, będziemy reagować wcześniej. No, zrobiono nam wielką krzywdę, mogę jedynie to powiedzieć. Jakby czujemy się, że zabrano nam... politycznie wbili wam nóż w plecy? No niestety, ale tak, no bo to jest poważny kryzys i zagarnięcie nazwy. Natomiast no, trzeba się bronić, prawda? Nie chcemy oddać tego bez walki, bo dlaczegoż mielibyśmy oddawać to bez walki? Jeżeli ostatecznie sąd uzna, że należy się, nie ma żadnych przesłanek do tego, by jednak korwiniści oddali nam tą nazwę, no to będziemy mieć czarno na białym, co powinniśmy dalej robić. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że do wyborów startujemy pod tym samym szyldem, bo on będzie po pierwsze niezrozumiały. No tak, ale jeśli sprawa w sądzie faktycznie będzie trwała miesiącami, to kiedy w takim razie dajecie sobie taki czas na to jest ten moment na zmianę nazwy, musimy już z nią wyjść, bo za rok są wybory? Nie chciałabym tutaj podawać terminów, poczekałabym jednak na kolejne rozstrzygnięcia. Jeżeli to wezwanie przedsądowe nic nie da, podjąć kolejne kroki i wtedy będziemy zastanawiać. Jeżeli właśnie prawnicy doradzą nam, że będzie to trwało latami, tak jak czy miesiącami, no to będziemy zastanawiać się. A już się rozglądacie za nową nazwą? No szukacie, przeglądacie? Jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Staramy się i wierzymy w to, że jednak uda się tę nazwę zachować. To na koniec chciałem zapytać, czy możliwe jest załagodzenie sporu między Nową Nadzieją a Platformą Obywatelską na poziomie Rady Miejskiej Wrocławia. O tam wiadomo, Platformą, która jest w klubie prezydenta Jacka Sutryka. Przepraszam, bo tak szukam tej Platformy i nie doszukałam się. Nie ma jej. Mówimy o klubie prezydenta Jacka Sutryka. Jeżeli będzie tam Platforma, co zapowiadał zresztą przewodniczący Jaros i mam nadzieję, że uda mu się w końcu stworzyć klub Platformy Obywatelskiej. Mówił, że są radni, którzy chcieliby tego klubu, ale są też tacy, którzy chcieliby zostać przy prezydencie. No to musi pogodzić swoich radnych i miejmy nadzieję, że ta Platforma w końcu objawi nam się w Radzie Miejskiej Wrocławia. To jak najbardziej tak, skoro w sejmiku możemy współpracować, dlaczego nie mielibyśmy współpracować w Radzie Miejskiej? Czyli z Platformą tak, z prezydentem nie?
Nie do końca. To wszystko zależy od tego, co będzie na stole. Proszę zauważyć, w jaki sposób głosował Klub Nowa Nadzieja, jeżeli chodzi o budżet Wrocławia. Jednak radni się wstrzymali, nie byli przeciw, więc jakby ja widzę tutaj różne możliwości. Natomiast pole do kompromisu? Zawsze. Zawsze, zresztą polityka na tym polega, na szukaniu kompromisów, zwłaszcza jeżeli chodzi o pryncypia. Natomiast problem polega na tym, że ja tej platformy po prostu tam nie widzę. I największy kłopot chyba ma przewodniczący Jaros, któremu trochę współczuję, bo ja bardzo chciałabym mieć klub Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Wrocławia, tak jak jest to w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tam jest Koalicja Obywatelska, a nie Platforma, więc też stawiamy kropkę. Magdalena Piasecka, radna Sejmiku Nowej Nadziei. Dziękuję pięknie za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.